Zaraz, spokojnie. Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy tutaj razem na... Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jak zawsze, razem. Ale gdzie jesteśmy? W Rodzinie Solidarności. W Rodzinie Solidarności zawsze tak razem jest. Od 80 roku, odkąd powstała Solidarność, a nawet wcześniej. Wcześniej, nawet wcześniej, od w opozycji. Kolebki, od kolebki. Ja z Andrzejem Gwiazdą współdziałałem, a ty gdzie? Ja z Lechem Wałęsą. Z Lechem. No. Co prawda... Ja wolę pić kapra królewskiego niż Lecha. To znaczy z Wałęsą w sensie takim, że on za bramą, a ja przed bramą jako służba medyczna. Aha, ty jesteś przyłóż do rany. Przyłka Maja. Przyłóż do rany, tak. Siostra miłosierdzia. Lubię takie. No dobra, a skąd przyjechałaś, siostro? Ze Słupska. Pokaż tą swoją flagę słupską, rozwiń sztandary. Tak, o. Słupsk, region słupski. Masz pod sztandarem Słupska. Z uśmiechem Biedronia. No tak, ale, Biedronia. A ty kochasz Biedronia, rozumiem. On chyba... Ale chyba platonicznie. To znaczy ja go lubię, a on chyba kocha kogoś innego, szkoda. No szkoda, no szkoda. A tutaj co mamy? Mamy jakieś, choć zobaczymy, co ja my tu... Starszy marynarz, zobacz, jaki tu mam... Służby bojowe, tak, starszy marynarz. Jak masz na imię? Jadwiga. Jadwiga, proszę bardzo. Marynarz Jadwiga. Idziemy zobaczyć. Katiusze mamy. Patrz, widziałeś te Katiusze? To kiedyś było Katiusze. To mi przypomina, tak. Katiusze to były fajne maszyny. Stalina. To były dawne czasy jeszcze, tak. Ale teraz to są nowoczesne. A tutaj są rakiety. Przepraszam bardzo, Pomorska Telewizja Narodowa, witam pana. Co to za urządzenie? Dzień dobry panowie, co to za samochód? Pomorska Telewizja Narodowa, może pan powie, co tutaj macie na tej skrzyni. Chciałem pokazać. Dlaczego? No przecież jest festyn. O co to jest na tym wozie? No przecież pan może powiedzieć, że nie potrzeba, bez przesady. No. Co tam załadowa? To jest takie moro. No ale tam, ale te, na tych skrzyniach co tam jest? Wyrzutnia jakaś czy co? Rakieta NSM przeciw. A, rakieta przeciwlotnicza? Przeciwokrętowa. Aha, to z lądu się strzela do okręta? Też można? Z lądu do okrętu. Aha. Bo marynarka wojenna ma różne rodzaje broni, rozumiem. Ja jestem starszy marynarz. Myśli pan, że powinnam coś więcej wiedzieć? No pewnie. Jako marynarz bardzo starszy, czy mniej starszy, to trzeba wiedzieć. O, więc chodź, zobaczymy, tutaj mamy motorówkę z radarem, proszę bardzo. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co to za urządzenie? Co to za urządzenie mamy tutaj? Co to jest? To jest samochód amerykański. Amerykański. I on jeździ tutaj na wyposażeniu? Panie panu? Polskiej Armii. Polskiej Armii. Czyli manewrowej wojennej? Manewrowej wojennej? Nie. Jesteście z jakiej jednostka? Nie, 9,5 rozpoznawczy. 9,5. Rozpoznawczy. Mają takie trochę amerykańskie te... No oni całkiem prawie na amerykańskość przeszli już. Mało polskości zostało. Coś. A nie, no jest. Jest flaga biało-czerwona, jest. Jak mało. Jest. I ten pan ma nawet dwa, proszę pana. O, tu i tu na dwóch pagonach. Rydzewski. Panie Rydzewski, a pan długo służysz? 10 lat. 10 lat. Jaki pan ma stopień? Starszy kapłan. Starszy kapłan. Ja nie jestem tutaj... Czyli pan jest zawodowym żołnierzem, no, rozumiem. Tak. Nie, no generalnie to rzecznik prasowy, ja wiem o co chodzi. Tak jest. Jako dziennikarz. No mamy tutaj, jak to 9 pułk, jak to czego? Rozpoznawczy. Gdzie on jest? Lidzbark Warmiński. Lidzbark Warmiński. To jeszcze tu jechali specjalnie, dojechaliście. Lidzbarka, mój Boże, ja tam kiedyś mieszkałam, tam się urodziłam. Dobry. Idziemy dalej. Proszę. Tu mamy Hurikanę. Proszę bardzo, motorówka na górze. Uwa. Dzień dobry, co pan tam strzela? Do kogo? Do kaczek? Kaczek. A tu mamy samochód ciężarowy osobowości Honecker, Skorpion. Skorpion z karabinem maszynowym. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa. Co pan tu ma za wóz, proszę pana? Może tak to. Skorpion. Co tam na górze? Co tam zamontowane u góry? PK. Co to? PKM. Ciężki karabin maszynowy? Ciężki karabin maszynowy. I tak. 7,62 mm. Tak, i do jaką odległość to strzela? Donosi. 800 metrów. 800 metrów można uszczelić. Tak. I się trafia. Trafię. Się trafia. To dobry wóz terenowy, jak pan uważa? Dobrze się tym jeździ? Pan jeździ już długo tym wozem? Znaczy tutaj jest kierowca właśnie na górze. A, kierowca siedzi. Tak. A pan długo służy w tej armii? 8 lat. Polskiej? 8 lat. Jaka to jednostka? Służyłem w dwóch jednostkach. W Lidzbarku Warmińskim, 9 pułk rozpoznawczy. Jest to na stanowisku zwiadowca celniczy. Jest pan zawodowym żołnierzem? Tak, rozumiem. Dokładnie. Dziękuję. Formoza. Jednostka wojskowa Formoza. Coś się dowiemy o Formozie? Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Kto tu dowodzi tym namiotem? Mikołaj Rej. He? Jan Kochanowski. Rozumiem. Ale chciałem dwa słowa o tej Formozie się dowiedzieć. Może coś by pan powiedział, co Formoza robi i co to za jednostka. Wszystko jest napisane. Proszę pana, ja dla telewizów robię filmy. Ja nie będę tego teraz do kamery wczytywał. Może pan powie dwa słowa. Nie. Jest pan żywym człowiekiem. Nie powiem. Dlaczego? A kto może mówić? Nikt. Co tajemnica jest? Tajemnica służbowa. Dziwne. A co to za urządzenie tutaj, proszę pana?
Granatnik, to ciągnik podwodny. Ciągnik podwodny, a to ciekawe urządzenie. Co, gdzie ten ciągnik? Co on ciągnie, ten ciągnik? Tam jest napisane. Proszę pana, ja nie będę tego czytał. Ja się pytam. Dzień dobry, co to za urządzenie, proszę pana? Ja robię reportaż, proszę pana, ja nie będę tego czytał. No co robię? To dlaczego pan mi każe czytać? Jak ja kręcę film. Nie uprzejmi ci żołnierze tutaj z tej Formozy. Formoza to Formoza, no. Tajne, ściśle, tajne przez poufne, Formoza tak ma. Przepraszam bardzo, ja tylko mogę na chwilę tutaj. Przepraszam bardzo, ja tylko chciałem nakręcić film tutaj, można? A może na linię? Co to za pistolet, proszę pana? Pomorska telewizja narodowa. Co to za urządzenie? Proszę pana, to nie jest tajne. Pistolet maszynowy. To nie jest tajne? To nie jest tajne, ta broń. Pewnie, że nie. Ja tu kręcę reportaż z tego festynu, proszę pana. Niedawno w Bandalce Wojennej kręciłem też. Proszę bardzo. Zapraszam na Pomorską Telewizję Narodową, w YouTubie będzie. Ahoj. Boję się, że ktoś... No i tak to wygląda, jesteśmy na festynie i mamy tutaj różne urządzenia. Ale czym to bywa? Idziemy do Marynarki Wojennej. Byliśmy, tam już byliśmy. Tutaj mamy jakieś radarowe urządzenie. Radary mają takie do wykrywania różnych tych. Halo, halo, proszę pana, dzień dobry. Proszę pana, co to za urządzenie tutaj mamy? Pomorska Telewizja Narodowa. Może pan powie, co to za urządzenie? Przeciwlotniczy bus rakietowy. Bus przeciwlotniczy, tak? A to wykrywa co? Czy strzela rakiety? Najpierw wykryje statki powietrzne, przy nim nie strzela. Strzela jeszcze. Ma rakiety też uzbrojone. Tych rakiet, rozumiem. A pan długo służy w wojsku? Potężna maszyna. Wykrywa rakiety i strzela rakietami. Tutaj mamy opancerzony transporter. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa. Co to za urządzenie tutaj, ten samochód? Jak się nazywa? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ładne dziewczyny pewnie. Proszę pana, a co to za urządzenie i co to, do czego to służy, ten czołowy pojazd? Transporter opancerzony. Ile tu ludzi zabiera? 6 osób desantu i 3 osoby załogi. A w co jest uzbrojony? W 30 mm armatę i w UKM-a. W armatę też? Armatę i UKM. I czy to jest pływająca? Pływa do 10 km na godzinę. Aha. To jak do przodu, tak i do tyłu. Rozumiem. Do tyłu ma ile ślub? 2 śruby. Czyli śrubami napędzane, nie pędnikami. Tak. Dziękuję bardzo. A pan z jakiej jednostki? 12 brygada. Zmechanizowana Szczecin. Tak. Długo pan już służy, panie Dąbrowski? 10 lat. No życzę dalszego, spokojnego służba. Tu mamy taki jakiś czołg. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co to za czołg, proszę pana? Co to jest? Jak się to nazywa? Leopard 2.5. To ten od Niemiec. Tak. Proszę pana, ja ostatnio byłem w Rosji, nie? I proszę pana, powiem panu tak. Tam defilowały czołgi, które mają pancerze 750 mm na 9 maja. Praznik. A podobno te leopardy mają tylko amunicję do 500 mm. Czy to prawda? Nie wiem, do przebijania pancerza. Nie mogę się wypowiadać na ten temat. No to pisało w mediach. Że zakupiona. Tajemnica wojskowa. Tajemnica wojskowa. A ile lat ten czołg, proszę pana, a ile lat ten czołg ma? Halo? A ten czołg ile ma lat? Który rok budowy? Nie mogę się wypowiadać na ten temat. Tajne, to są stare urządzenie. Nie jestem upoważniony do udzielania takich informacji. Oj, proszę pana. Mogę ją pytać? Nie widzę, synu. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co to za urządzenie tutaj leży? Może pan powie? Sprzęt nurkowy. I tu można tym nurkować na jaką głębokość? Do 67 metrów. 67 metrów, tak? A tutaj co pan ma tutaj pod ręką, takie urządzenie, co to jest? Zestaw krab do 52 metrów, używany w marynarce wojennej. Marynarka wojenna takie wyposażenie ma? Dokładnie. I nurków też oczywiście? Tak, to jest o obiegu półzamkniętym i tak samo ma nurków tak i szkoli tak. Rozumiem, pan jest nurkiem? Osiadę szkolenia nurków, petrolików, instruktor. I szkoli pan, instruktor? Też. Panie Pils. I długo pan już pracuje w tym fachu? 10 lat. Czyli mamy nurków wyszkolonych, można powiedzieć. Ja z pod naszej ręki, jako osiadę szkolenia nurków, petrolików, wypuszczamy samych profesjonalnych nurków. Dziękuję bardzo. Zapraszam do YouTube'a Pomorska Telewizja Narodowa. A to jest nurek klasyczny?
Proszę pana, a nurek klasyczny to jakie obciążenie musi mieć, żeby on zeszedł na dno? I na jaką głębokość może zejść? No nurka klasycznego już nie używamy w tym momencie. Nie robimy? No, ja pamiętam, że ja jeszcze używałem, bośmy roboty antykorozyjne robili. Ja kiedyś pracowałem w Forcie Marynarki Wojennej jako kierownik robót antykorozyjnych. No i mieliśmy nurków też klasycznych, żeśmy malowania robili i zabezpieczenia. Tak, no, w tym katodami. Momencie używamy tego sprzętu jako nurkowie przewodowi. Zestaw. Czyli teraz już to się używa. 37, wykorzystywany do 120 metrów w marynarce wojennej. Do 120 metrów. 120 metrów pod wody może być. Tak, dokładnie. A choroby kasanowej się nie nabawi przy tym? Nie, nie. Są specjalne procedury oparte o tabele dekompresyjne, które pozwalają na bezpieczne wynurzenie się. Czyli powoli się człowiek wynurza i dopiero odpoczywa i dalej jedzie? No nie, nie. Po prostu przychodzi do dzwonu nurkowego, więc dzwoni nurkowi jest prowadzona dekompresja. A co się dzieje, kiedy nagle jakiś wypadek się zdarzy i trzeba wynurzyć się szybko, bo przewody się przełączy. No przede wszystkim, no bo jak dojdzie do zdarzenia nurkowego, to już mamy pewne procedury, które od razu wdrażamy, ratowników medycznych, lekarzy. No tak. No, ja wiem, że zabiera się szybko samolotem do komory krioterapicznej. Jak najszybciej trzeba trafić do komory dekompresyjnej, gdzie podejmujemy leczenie na podstawie tabel leczniczych. Dobra, dziękuję bardzo panu. Tu mamy, bijemy dzwon. Tutaj mamy dzwon i tutaj uczymy wiązać. Zawsze sobie można jakąś kobietę przywiązać do siebie. Pan przywiązał sobie tę kobietę do siebie. Nie, to specjalnie. To dla mnie. Aha, to chodź pani ze mną, panie. To przywiązana kobieta już idzie z nami. Ta pani dla mnie. No, poporywamy panią, zabieramy na statek korsarski. Popłynie pani z nami do Arabów. Sprzedamy panią. Nie, jako czwartą żonę do szejka. Proszę pana, co? Dobra, nie zgadzam się. No, pani się może nie zgadzać, ale pani już idzie, pani jest związana. Dobra. Co pani ma do gadania? Taki mój los. Taki pani, tak pani wybrała, tak pani pójdzie. No. No z nami, proszę pana, z nami. Zaprowadzimy panią. A była pani już w czołgu? Nie, nie była. To zapraszam panią do czołgu, przepraszam. Dobra, ale kurtkę musi mi pan wziąć. Kurtkę to wypuścimy. Kajdankę do czołgu. To zaraz, bo to jest branka. Branka. Co, proszę pana, to jest branka, nie? Tam ją marynarz przywiązał, ja ją rozprowadzam, ona idzie do czołgu. No to ją wprowadzić od podwozia. Kolejka, proszę pana, kolejka obowiązuje mnie, nie. Czerwony korsarz, marynarka wojenna, panie. Co pan mnie będzie mówił o kolejkach? Ale panie. Z oficerem marynarki wojennej pan gadasz, panie. Jest władz to wprowadzić ją od spodu. Każdy ma coś do gadania, jak to w Polsce. Co dwóch Polaków to trzy zdania. Przeżył coś, nie? Tak, przeżył. Pan już przeżył swoje. O, ja od spodu chodziłem. Chodził pan od spodu? Oczywiście. I co, wyszedł pan górą? Może nie w tym. Ale wyszedł pan górą. Ale wyszedł górą. No i dobrze. Chodzi o to, żeby wchodzić od spodu, wychodzić górą. I o to chodzi. A pan wchodził od spodu? Zależy, jak od czego zależy. Do tego czołgu. No nie kurde, widzisz, chodzi się od spodu, wychodzi się górą. No bo tam jest włas, nie? To mamy ten czołg, Leopard się nazywa, to jest niemiecki, wiesz? Dobra, idziemy dalej, chodź. Ja cię tu będę, no będziesz po prostu oprowadzana teraz po tym terytorium. No, zaraz pokażemy ciebie. Cicho, ale tam w telewizji, YouTube będziesz. Pomorska Telewizja Narodowa i branka, która została związana, jak widać, ma ręce przywiązane i teraz niestety musi chodzić tam, gdzie ja chcę. No idziemy dalej. Marynarka wojenna to zrobiła. Marynarka wojenna dobrze wiąże. Tutaj do tych panów. Dzień dobry. Tutaj marynarka wojenna tam węzły ćwiczyła, przywiązali ją. Czy możemy ją wpuścić tutaj do tego wozu? Panie. Na krótko. Pan trzyma ją krótko, na krótko. Pan ją tam oprowadzi w środku, proszę wejść. Z nią. No, nie, niech pan wejdzie z nią do góry. Niech pan ją trzyma i tam oprowadzi i pokaże, co tam jest w środku. Proszę wchodzić. Chodź, no nie bój się. Pomóż dziewczynie, żeby weszła. I trzymaj ją krótko, żeby ci nie uciekła górą. Bo ona mówi, że żyje górą. O, popatrz, już ucieka. Trzymaj za sznurek, bo ci ucieknie, cholera. Te kobiety takie są. O, popatrz, już się rozwiązała. Zaciągnij węzeł szybko. Popatrz, jak ta branka się szybko rozwiązała. Dobra, zabieram krawat. No dobra, na razie. Na razie. Życzę powodzenia. Na wolności oddajemy sprzęt turystyczny. Dzięki, cześć. Sznur ja biorę. Tak to wygląda. Tak to wygląda na festynie Solidarności, Pomorska Telewizja Narodowa. Są tu różne rodzaje sił zbrojnych, jak widać, i ładne dziewczyny związane krawatami przez marynarzy.